Drodzy słuchacze Radia Maryja, drodzy telewidzowie w telewizji TRWAM, pragnę z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, której patronuje Matka Boża cierpliwie Słuchająca, która znana jest z figury Chrystusa Króla Wszechświata, przekazać wszystkim serdeczne życzenia bożonarodzeniowe. Gdy w rodzinie pojawia się nowo narodzone dziecko, to wówczas życie tej rodziny zostaje podporządkowane tej trosce, miłości, opiece i spotkaniu z tym dzieckiem, ale także z rodzicami. Są przesyłane gratulacje, są przekazywane również upominki, podarki, słowa życzeń. I myślę, że to się również kształtuje w życiu naszej wielkiej rodziny chrześcijańskiej. W czasie, gdy przychodzi Pan Jezus, to właśnie On jest w centrum naszej uwagi, ale także, jak podkreśla to ta świeca. Świeca w ramach wigilijnego dzieła pomocy dzieciom przedstawia nam świętą rodzinę i ona jest w centrum. I Chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom Radia Maryja, Życzyć wszystkim widzom telewizji Trwam, aby ta doczesna rzeczywistość nie zasłoniła, nie przesłoniła nam widzenia spraw najważniejszych, dostrzeżenia Jezusa, naszego Pana, dostrzeżenia świętej rodziny i również połączenia się w tym czasie w takiej wspólnocie miłości. Bóg przychodzi. Bóg przychodzi poprzez tę rzeczywistość doczesną, chce dotrzeć do każdego człowieka. Także i tego biednego, schorowanego, do wszystkich tam, gdzie jest może złość czy nienawiść, do wszystkich z przesłaniem miłości. I Pan Jezus powiedział o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Niech zapalenie tej świecy, i obecność tego światła na naszych stołach świątecznych, w naszych świątyniach, będzie również wejściem w tę rzeczywistość światła Bożego Słowa, rzeczywistość światła Bożej łaski. I na wzór naszych pasterzy z Betlejem, aby był to czas dla nas pójścia z pokłonem do Jezusa, aby był to czas dla nas wyśpiewania. Chwały Bożej, również spotkania w miłości. Nie damy rady w tym czasie zreformować naszych finansów, nie damy rady zapewnić bezpieczeństwa walki z inflacją, a te tematy pewnie będą próbowały się przedrzeć w naszych rozmowach, ale jest to czas dla Pana. I niech zatem imię Jezus, imię Maryja, Józef, które są obecne w naszych kolendach, będą częścią naszego świętowania, niech będą wpisane w naszą modlitwę, bo jest to też nasz obowiązek wynikający także z miłości do bliźniego, by modlić się za żywych i umarłych. I niech ten dar modlitwy będzie darem miłości, którym też przekażemy innym. Dobre słowo życzenia na przekór. Także cisnącym się czasami do ust e, słowom może złości, ale niech zwycięży miłość. Każdy gest życzliwości niech będzie tym darem, którym dzielimy się z innymi. Życzę tego wszystkim na ten czas Bożego Narodzenia i niech on nie będzie ograniczony do tych dni, ale również do Nowego Roku 2022. Niech Jezus będzie tym, Światłem, które nas oświeca.